Tylko pytanie, czy 800 plus to dobry pomysł, sonda internetowa? Zamiast 500 plus na 800? Dla mnie nie. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy chodzić do pracy. Czyli pracę dać zamiast rozdawnictwa? Zamiast 800. Czy pani nie jest za rozdawnictwem ogólnie, tak? Nie. Nie popiera pani to, nie. Bo większość nadal tu zadowolona. Nie, no, powinni iść do pracy i pracować. Czy za dużo do kraju? 60 miliardów rocznie to wyjdzie za ten projekt. No, to jest bardzo dużo. Inflacja wzrośnie przez to według pani? No tak, no wszystko podrożeje i skąd to, na to brać. A 800 zł to jest bardzo dużo. Chleb będzie po 15, po 20 zł. No taka prawda, taka prawda. Taka prawda. Powinniśmy chodzić do pracy. Dobra, do pracy. Rozliwia to naród, to rozdawnictwo takie? Bo tak to... No bo tam dostanie, powiedzmy, drugie dzieci dostanie 1500, czy tam no, dwa i no, po co ma iść do pracy? No właśnie, po co ma iść do pracy? A tak to tych dzieci, że tak się powie, po czworo, po pięcioro i poniewierają się te dzieci. Zależy, jak kto mądry w rodzinie. A na przykład niektórzy przeznaczają na używki, pani gdzieś widziała. No, no właśnie, no. Jakoś to weryfikować? Powinni iść do pracy. Za naszych czasów tego nie było. I się pracowało, i dzieci się nie poniewierały, wszystko było dobrze. Oczywiście. A te darmowe leki, autostrady, to wszystko, co rząd obiecuje, jest pani za tym, czy nie? No nie wiem. Do jakiegoś czasu tam przez chwilę. Czy jest na kogo głosować teraz? Jest na kogo niedługo wybory? Za platformę pani się lepiej żyła, na przykład za poprzedników? A wie pani, ja to... Co ma być, to i tak zrobią. No. A co musiałby rząd zrobić nowy, żeby pani była zadowolona? Od czego zacząć? O, wie pan, no nie mam pojęcia. Gospodarka, finansowo, rozdawnictwo ukrócić, czy ceny obniżyć, no, żeby inflację ogarnąć? No pewnie, że ceny obniżyć. No powinno się ceny poobniżać, no bo skąd na to wszystko brać? Ktoś musi ciężko pracować na kawałek chleba, a tu 800 zł za nic dostają. Kredyty poszły w górę i skąd nie to? Ni mieszkania kupić, ni wybudować, bo nie ma za co. Mieszkania drugie tyle kosztują. Drugie tyle, no tak, no to tak. Czy nie ma dla młodych perspektyw za bardzo teraz? No raczej... No, mieszkanie no. Kupisz sobie, tyle kosztuje młody, no to ile musiałby zarabiać w małym mieście? No musi wziąć kredyt, no żeby wziąć kredyt, no to ta stopa procentowa musi być niższa. No, wiadomo. 13, 14, dobrze, że są 15 emerytury, 13, 14. Dla starszych tak. Dla starszych tak. To wypracowali sobie na to. A nie lepiej, żeby na przykład ta emerytura większa była o 200-300 zł co miesiąc? No to 500 zł jakby była większa, to by był na pewno każdy zadowolony, tak. Czy 800. No tak, to jest 2-3 zł dziennie. No, to sobie ludzie wypracowali na to, to powinni mieć. Jak sobie radzi premier Morawiecki? Skąd informacje może brać? TVN, Polsa, TVP, Info. Co oglądać? Czy internet? Rzadko siedzę w polityce, to nawet mnie to nie... Nie chce pani się denerwować. Nie interesuje mnie to za specjalnie. Proszę pana.